Witam Państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o roślinie, którą można zastosować na guzy, cysty, torbiele, polipy, stany zapalne, problemy ze skórą, na jelita, na wątrobę, na stawy. Niesamowita roślina, uważana za chwast, która rośnie praktycznie w całej Polsce, ale tak naprawdę jest też znana w ogóle w całej Europie, w Azji, w Ameryce. Roślina, którą możemy wykorzystać i oczywiście dziś będziemy mówić też o podłożu naukowym, o różnych badaniach. Pokażę Wam te badania, no żeby nie było, że mówię o jakichś rzeczach, które nie są oparte o wiedzę medyczną. Bo pamiętacie ostatni filmik o tym, co się teraz dzieje, jakie teraz ustawy się szykują nowe, Przeciwko medycynie naturalnej i osobom, które promują zdrowy styl życia. O tym mówiłam w ostatnim filmiku. Jeżeli nie wiedzieliście, zobaczcie. Warto wiedzieć, co się dzieje, być przygotowanym, zbierać potrzebną wiedzę. I teraz zapraszam Was do polubienia filmiku, zasubskrybowania kanału i zaczynamy. Bo mówić dzisiaj będziemy o łopianie. Roślina z rodziny astrowatych. Która ma niesamowite działanie prozdrowotne, ma ogromną ilość zalet i w medycynie naturalnej w fitoterapii stosuje się od wieków. Pokażę wam dzisiaj na jakie dolegliwości można je stosować, kiedy może być dla nas niesamowitym wsparciem. Podam wam też kilka przepisów, jak różne rzeczy można z nią przyrządzić w domu. Лопян вищий виросте навіть понад 2 метри. Є ще лопян м'єйший, паянченоватий, гайовий. Każda z tych odmian ma właściwości prozdrowotne. Najwięcej, jeżeli chodzi o badania naukowe, informacji jest na temat łopianu większego. I dla osób, które chcą same nauczyć się zbierać zioła, stosować, bo tak naprawdę łopian można uzbierać i liście i korzenie, bo każda część tej rośliny ma właściwości lecznicze i można samodzielnie te wszystkie przepisy w domu wykonać. I właśnie wtedy ważne jest dla nas wiedzieć, że roślina ta po pierwszym roku а речі так, в першому року, витворює тільки таку розете листів. Натомість в другому року витворює вже квіти. I nas interesuje korzeń tej rośliny właśnie po pierwszym roku. Na jesień albo na następny rok na wiosnę, dopóki jeszcze tego pędu kwiatowego roślina nie wypuściła. Wtedy korzenia są soczyste, nie bardzo łatwo się kroją, zawierają ogromną ilość związków prozdrowotnych i wtedy korzeń zbieramy. Natomiast jeżeli chodzi o liście, to nie ma znaczenia. Będzie to roślina jednoletnia czy już dwuletnia, my możemy te liście wykorzystać bardzo cennym surowcem są też nasiona łopianu. W medycynie ludowej sok ze świeżych liści, taki świeżo wyciśnięty sok, był zawsze polecany na tak zwane nowe twory. Jeżeli coś się utworzyło w ciele, czego być tam nie powinno? Cysty, torbiele, guski, polipy itd. Stosował się taki sok po 10 do 20 ml, nieduże ilości. Dwa, trzy razy dziennie. Swoje takie działanie antyoksydacyjne zawdzięcza związkom fenolowym, i na ten temat jest ogromna ilość badań naukowych, że rzeczywiście zapobiega szkodliwemu działaniu wolnych rodników. Ale ogólnie łopian ma ogromną ilość składników aktywnych, które pozytywnie na nasz organizm wpływają. Są wśród nich inulina, garbniki. Lignany, flawonoidy, kwasy fenolowe, fitosterole itd. Herbata zaparzana z liści i z korzeni jest znana ze swojego działania przeciwzapalnego, antybakteryjnego i przeciwwirusowego. Można je stosować do wewnątrz, wtedy kiedy człowiek jest przeziębiony, jakiś stan zapalny jest w układzie pokarmowym, stan zapalny w układzie oddechowym. Bardzo dobrze się sprawdza też jako płukanki. Czy to płukanie jamy ustnej, czy płukanie gardla, płukanie nosa, robienie kropli do nosa lub do uszu, bo są też badania naukowe, które pokazują, że działa na bardzo szeroką gamę bakterii. Są to bakterie, które mogą wywoływać stany zapalne migdałków lub stany zapalne na śluzówce jamy ustnej, na dziąsłach. I bardzo ważne też, że ma łopian udowodnione działanie grzybobójcze. Medycyna naturalna o tym wie dawno. I dlatego łopian stosuje się też przy chorobach grzybiczych. Na przykład zmiany na skórze, na dłoniach, na stopach, na paznokciach. Poleca się albo robić okłady, albo robić kąpiele. Można też robić nalewki i spryskiwać takim alkoholowym wyciągiem z łopianu. Te miejsca uszkodzone przez grzybice. Można też robić różnego rodzaju maści. I jeżeli chodzi o takie działanie miejscowe, to na przykład badania pokazują, że przy strzykiwaniu ekstraktów złopianu pod skórę, w takich miejscach uszkodzonych, jakichś zmianach bardzo poważnych na skórze, genialnie usuwa stany zapalne, obrzęki i przyspiesza regenerację tkanki. Jasne, że w domu my tego nie będziemy wstrzykiwać sobie, tylko właśnie medycyna ludowa od dawna mówi, że takie problemy jak egzema, Uszczyca, topowe zapalenie skóry, jakieś trądziki, jakiekolwiek zmiany na skórze, właśnie też te grzybicze czy bakteryjne zakażenia, bardzo dobrze takie maści przyrządzać. Maści się przyrządzało w przepisach jeszcze z XIX wieku na bazie Korzenia złopianu, bo on ma bardzo dużo tych związków prozdrowotnych. I gotowało się ten korzeń albo w loju wołowym, albo w tłuszczu wieprzowym, albo w tłuszczu też gęsim. I my też możemy to przyrządzać. Możemy też wykorzystać oleje roślinne, tylko takie, które możemy poddawać wysokiej temperaturze, bo trzeba to troszeczkę pogotować, żeby wyekstrahować te wszystkie związki. Na przykład może to być olej kokosowy. Korzeń z złopianu sprawdzi się też w postaci nalewki, herbaty lub ekstraktu, takiego już sproszkowanego w kapsułkach przy wszystkich problemach ze stawami. Czy to będą stany zapalne, czy to będzie reumatoidalne zapalenie, czy zmiany zwyrodnieniowe stawów na to są też badania naukowe można łopian stosować. Herbatę złopianu też poleca się. I to skorzenia zarówno tak samo jak i z liści, na wszystkie problemy. Z układem pokarmowym. Jeżeli chodzi o zaburzenie flory bakteryjnej, stany zapalne, szczególnie się sprawdza herbata z korzenia, bo zawiera bardzo dużo inuliny, takiej pożywki dla bakterii probiotycznych i szybciej regenerują się jelita. Jak również są yy, badania i są informacje na temat tego, że można stosować przy różnych dolegliwościach od strony wątroby. Działa hepatoprotekcyjnie, jakby chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem. Nawet leków. Bardzo mocno uszkadzających, tak jak na przykład przed szkodliwym działaniem paracetamolu. A pamiętacie Państwo o tym, że można nie chcąc sobie zniszczyć wątrobę stosując niektóre leki, a czasami nawet niektóre suplementy, lub łącząc je nie w odpowiedni sposób, no to. Taki łopian może pomagać, podtrzymywać wątrobę. O tym, jakie leki szkodzą na wątrobę, ja mówiłam w innym nagraniu. Jeżeli państwo nie wiecie, koniecznie to zobaczcie. Bo to są takie rzeczy, które trzeba wiedzieć, bo niewiedza, niestety, może skutkować tym, że niechcąc człowiek sobie zaszkodzi. I zobaczcie, już ile właściwości tej wspaniałej rośliny wam wymieniłam, ale to nie wszystko. Jak ona jeszcze działa? Działa moczopędnie. Detoksykująco, wspomaga trawienie, działa przeciwcukrzycowo, ma właściwości przeciwutleniające, neuroprotekcyjne i antynowotworowe. Właśnie o właściwościach neuroprotekcyjnych, to jest takich, które chronią komórki mózgu i komórki układu nerwowego, ostatnio bardzo dużo się mówi. A to dlatego, że z roku na rok przebywa ludzi. Którzy cierpią na różne dolegliwości związane z brakiem pamięci, spadkiem koncentracji, rozwijają się coraz częściej choroby demencja, Alzheimera, otępienia, starcze i to nawet nie w starczym wieku. Tylko w dość młodym. To jest bardzo niepokojące, co się teraz dzieje, i dlatego coraz więcej też badań jest w tym temacie, między innymi na temat łopianu, że potrafi nawet mocniej niż wiele innych roślin działać ochronnie na komórki mózgu i na komórki układu nerwowego. Natomiast kolejne to o czym też wspomniałam działanie antynowotworowe. To teraz są takie tematy trochę kontrowersyjne, o czymś, co nie można mówić. Natomiast Kochani, rośliny mają niesamowitą moc i właśnie jeżeli chodzi o łopian, badania wykazują, że zarówno w takich problemach jak choroby nowotworowe prostaty, w układzie pokarmowym jakieś zmiany albo nowotwór piersi, to jak najbardziej są badania mówiące o tym, że potrafi zatrzymać rozwój choroby, potrafi zatrzymać rozprzestrzenianie się tego guza. Dlatego może być stosowany jako uzupełnienie kuracji, ale przede wszystkim jako wspaniała profilaktyka zdrowotna. I to, co jeszcze ważne, bo działania detoksykacyjne dotyczy nie tylko wątroby i jej wspomagania. Na przykład według medycyny chińskiej, Łopian bardzo mocno oczyszcza krew. No, warto się zainteresować tą rośliną. I teraz, jak go można stosować? No już parę rzeczy Wam powiedziałam. Można pić surowy sok. Można stosować w postaci różnych maści zewnętrznie. Można robić półkanki, robiąc po prostu napar z liści. Jeżeli chodzi o stosowanie do wewnątrz, sprawdza się najbardziej w domu, w warunkach domowych, to co możemy przyrządzić, to jest odwar z korzenia. Bierzemy jedną łyżkę pokrojonego drobno korzenia, zalewamy szklanką wody, gotujemy na wolnym ogniu około 10 minut, później odstawiamy jeszcze na 10-15 minut, żeby się nastało, przecedzamy i pijemy po jednej szklance 2-3 razy dziennie. Można też stosować nalewki. Żeby przyrządzić nalewkę, bierzemy jedną część korzenia naszego łopianu i około 5 od 3 do 5 części można wziąć alkoholu. Alkohol bierzemy 40 lub 60%. Trzeba to połączyć, odstawić na 7 do 14 dni w ciemnym pomieszczeniu, później przecedzić i pić po 10 ml 2-3 razy dziennie. Można też stosować alkohol, olej, natomiast olej tu już bardziej z nasion łopianu też ma niesamowite właściwości ze względu na ogromną ilość składników aktywnych i tu raczej olej no to już kupujemy gotowy szczerze mówiąc nie próbowałam zrobić sama nie miałam dostępu do nasion można by było spróbować może państwo próbowaliście to mi napiszcie w komentarzach i zobaczcie kochani to jest chwast które rośnie wszędzie. Ogromne liścia, piękne, które jak sobie uzbieramy, to nam starczy bardzo na długo, na całą kurację, którą chcemy przeprowadzić. Także stosujcie, zdobywajcie taką wiedzę, piszcie mi bardzo Was, proszę, co myślicie na ten temat, jak Wam się podobała informacja. A ja bardzo dziękuję za uwagę, szczerze dziękuję z całego serca wszystkim moim wspierającym i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była.